Fundacja imienia Stanisława Marusarza, którą założył jego syn, powstała 5 miesięcy temu. Galeria unikatowych zdjęć w pawilonie pod Wielką Krokwią przypomina legendę pięciokrotnego olimpijczyka. To była właśnie taka główna myśl, żeby przypomnieć o istnieniu taty, dlatego że pamięć ludzka bardzo szybko przemija i trzeba to często przypominać. Dzięki Centralnemu Ośrodkowi Sportowemu w Zakopanem uzyskaliśmy salę, w której możemy zrobić tego rodzaju wystawę, na której będzie przedstawiany nie tylko Stanisław Marusarz, ale w ogóle narciarstwo polskie. Taki jest cel. Żeby to zrobić, trzeba było założyć fundację, która nosi imię również Stanisława Marusarza. Piotr Marusarz to człowiek renesansu. Od lat trenuje francuskich alpejczyków. Na obczyźnie odkrył też w sobie pasję pilota. Mieszka pod Grenoble. Ja wyjechałem do Francji na początku lat 80. i tam postanowiłem dorównać mojemu ojcu, jeśli tak można powiedzieć, i zabrałem się za trenowanie narciarzy alpejskich, które przyniosło zupełnie niezłe rezultaty w postaci medali olimpijskich i medali na Mistrzostwach Świata. Na pucharowych zawodach w Zakopanem nie było go od lat. No fantastycznie, bardzo miłe wrażenie. Ja przyzwyczajony jestem do zawodów Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, ale to zupełnie inna atmosfera, szczególnie w Polsce. Na takiej skoczni jak Wielka Krokiew ta atmosfera jest fantastyczna. Dzięki niemu pamięć o człowieku, który narty miał drewniane, ale serce z żelaza, nabiera nowego życia.